W tym odcinku pokażę Wam magię Bootstrapa. Bootstrap jest to framework CSS, który tworzony jest przez grupę programistów z Twittera. To taka tam informacja, nie wiem, z Wikipedii. Po prostu jest to zbiór CSS-ów i JavaScriptów, a tutaj na stronie Get Bootstrap możecie sobie ściągnąć tego Bootstrapa. To jest biblioteka, tutaj widzicie Bootstrap CS, jeszcze ma min, to mniej miejsca zajmuje. Tak wygląda w środku, tu widzicie Bootstrap, to biblioteka i ma zdefiniowany dla każdego znacznika, ma zdefiniowany jakiś tam wygląd. No i Bootstrap ogólnie chodzi o to, że tak jak tu jest możecie napisane, że możecie tworzyć strony, które są responsywne. A co to znaczy? Po prostu jeżeli strona internetowa, tworzycie stronę internetową, na przykład na przeglądarkę internetową na komputer, nie wiem, z 17-calowym monitorem, to możecie stworzyć za pomocą Bootstrapa również stronę, która będzie ładnie wyglądała na telefonie komórkowym. No ale pokażę Wam potęgę Bootstrapa. Więc tutaj mam przykładową tam stronę. Na razie tutaj widzicie komentarz, że z folderu content Bootstrapa nie wrzucam. Uruchamiam. I zwróćcie uwagę, jak wygląda strona. Taka typowa, taka bez CSS-u, bez żadnych udziwnień. Więc wygląda w ten sposób. Mamy tutaj jakąś tam belkę, jakiś tutaj link, mamy parę obrazków, przyciski i tak dalej. Tutaj mamy jakieś pole edycji, tak, i tak dalej. No nic, fancy, tak? Nie ma żadnych kolorów. A teraz wystarczy, że sobie odkomentuję tego Bootstrapa. I tutaj widzicie, używam klas zdefiniowanych w Bootstrapie. Tutaj jest przykładowa klasa, która się nazywa TableStrip w Bootstrapie. Jeżeli wejdziecie na skrypt Bootstrapa plik, widzicie, tu jest zdefiniowane to wszystko. Więc tutaj macie te style zdefiniowane, możecie sobie zmieniać kolory i tak dalej. Tutaj jest domyślny taki ustawiany. Tak samo na przyciskach. Tutaj mam przykładowe przyciski i kontrolki. Tutaj mam przycisk. A BTN default, jak on jest zdefiniowany tutaj w Bootstrapie, widzimy w ten sposób. Background, jak jest ustalony, jak jest border, czyli granica tego przycisku i kolor, tak? Czcionki. Więc wy macie, to wszystko możecie sobie zmieniać. Dobra, to patrzcie teraz, uruchamiam tą samą stronę, jak ona wygląda w Bootstrapie. I pokażę Wam, o co chodzi z tym, z tą responsywnością, tak? Strony na urządzeniu. Patrzcie, zwróćcie uwagę. Z takiego widoku przy pomocy użycia paru klas zdefiniowanych w tym CSS-ie tworzy mi się ładny przycisk. Utwórz nowy. Ta tabelka z trzema kolumnami, raz, dwa, trzy, cztery, wygląda w ten sposób. Te przyciski tutaj, edycja szczegółu usuń, edycja szczegółu usuń, zwróćcie uwagę, tak sobie tworzona. Stworzona jest taka tabelka, widzicie, ze wzorem zebry. A tu patrzcie, jakie fajne przyciski zostały stworzone. Link, button, input, submit. Tak wyglądają, są zaokrąglone. Pierwsze zdjęcie tak wygląda. Drugie zdjęcie jest okrągłe. Jak widzicie, tu było kwadratowe. Bootstrap powoduje, że jest okrągłe. A tutaj macie takie w postaci takich kafalków zaokrąglonych. A te zdjęcie było oczywiście normalnie wstawione. Tutaj macie parę kolejnych kontrolek. Patrzcie, jak fajnie wygląda. Divy, tutaj macie różne przyciski, różne kolory i tak dalej, to możecie sobie zmieniać. Różne rozmiary przycisków, extra small button na przykład. Small button, tu extra small, możecie zwiększyć, zmniejszyć wielkość tych przycisków. A tutaj macie jakąś formę. Zwróćcie uwagę, jeżeli teraz zmniejszę tą stronę, patrzcie, jak się zachowuje tabelka. Patrzcie. Ona normalnie zmienia. O, tutaj już musiałbym zdefiniować nowy CS, ale patrzcie, do tej wielkości wszystko fajnie się samoczynnie ustawia. Rozszerza się. Widzicie? Automatycznie. To robi Bootstrap. Czyli w zależności od ekranu urządzenia, on dostosowuje tą wielkość układ tego. Więc możecie, w ten sposób na przykład. Gdzie cała zawartość jest. Jeżeli teraz zwiększam rozmiar strony, to te przyciski automatycznie się ładnie układają.
Więc to jest właśnie ta potęga Bootstrapa i tych zdefiniowanych klas, ale zobaczcie, jak łatwo można sobie ładnie zrobić interfejs z takiego, jakiegoś prostego, podstawowego, bez niczego, za pomocą Bootstrapa w minutę. No, w minutę może nie, bo musielibyście edytować kod strony, dodając te, dodając tutaj przykłady klas na przykład. Widzicie, to są klasy z Bootstrapa. Tak jak mówię, one są wszystkie zdefiniowane w pliku bootstrap.css, więc możecie sprawdzić dokładnie, jakie są kolory, jaki jest kolor tła, jaki jest kolor obramowania, więc tu wszystko jest fajnie zdefiniowane, więc możecie się pobawić Bootstrapem. A oczywiście tutaj jest portal stworzony w technologii ASP, .NET MVC Model View Controller. Więc widzicie .NET Framework, więc MVC 5.2.3. No tak, dla niewtajemniczonych. Dobra, to widzicie teraz, jak wygląda tutaj CS duży Bootstrapa. Tutaj Bootstrap też ma taką wersję, Bootstrap Mini. Ona tak wygląda. A po prostu są usunięte znaki niepotrzebne, typowe takie odstępy duże, co zajmują pamięć. Więc po co to przechowywać? Można tylko mini załadować. Ja tylko chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Więcej stylów sobie poczytacie na stronie Get Bootstrap. I to wszystko odnośnie Bootstrapa w tym odcinku. Trzymajcie się, hej!